Do niedawna tak zwane nowoczesne technologie w gruncie rzeczy utrwalały stary, niezbyt naturalny model szkoły, w której, żeby móc się razem uczyć, trzeba było usiąść w jednej, najchętniej ciemnej sali, zaczekać, aż się włączą komputery, siedzieć nad nimi w ławkach, odciąć się od słońca, żeby było widać ekran na projektorze lub monitorach. A dziś tak naprawdę te ciemne wieki minęły. Smartfon, który każdy może mieć w kieszeni, jest w gruncie rzeczy potężnym laboratorium pomiarowym, wielkim centrum obliczeniowym i znakomitym multimedialnym centrum komunikacyjnym, dzięki któremu możemy się skontaktować zawsze, w każdej chwili, z każdego miejsca, z kimś, z kim nie możemy się spotkać, albo skontaktować się z kimś po to właśnie, żeby się z nim spotkać. Tablet nie jest za małym pecetem. Tablet dla naszych uczniów jest po prostu ogromną wersją smartfonu o dużym, wyraźnym ekranie. Jeżeli na słońcu nie widać ekranu tabletu, to przecież możemy zawsze użyć czytnika papierowego. Gdybyśmy rzeczywiście chcieli użyć projektora, to oczywiście najlepiej wziąć ze sobą mały kieszonkowy projektor do pracy grupowej i wyjść z nim w miejsce, gdzie można spokojnie usiąść. A jeżeli jest potrzebny internet i nie mamy go w każdym smartfonie z osobna, to oczywiście można ze sobą zabrać przenośny access point. Tak czy inaczej, teoretycznie jesteśmy w stanie w tej chwili uczyć się grupowo, na świeżym powietrzu, w zgodzie z naturą, w ruchu, w najlepszych możliwych warunkach, właśnie dzięki mobilnej technologii. Jeżeli tak się nie dzieje, to tylko dlatego, że nie umiemy jej dobrze wykorzystać. Cóż, uczmy się. Czyż nie na tym polega szkoła? Wróciłem, żeby wam powiedzieć, po co ja opowiadam o mobilnych urządzeniach. Bo zajmuję się mobilną edukacją.